Hejka, 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 ziomki, ziomki, znajomki, gramy, nie śpimy, króca. Nie? Gramy czy nie śpimy? Czy gramy czy nie śpimy, kurde? Mam nadzieję, że gramy, nie śpimy i że każdy z was już dzisiaj się udawkę gitary miał. Przed 17 to myślę, że możliwe, że jeszcze dopiero się ogarniacie. Ogarniacie po prostu wszystkie sprawy. Temat, jaki chciałem poruszyć na dzisiejszej lekcji, wasz pan profesor, że tak powiem, pan profesor gitara, chciałbym poruszyć pięć takich rzeczy, które wypunktowałem, uważam za takie bardzo istotne. Pięć wskazówek potrzebne na koncerty. Pięć koncertowych wskazówek, tak. No tak, 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 tak. To jest bardzo. Znaczy, no tak, to już te pięć wskazówek dotyczy osób, które już generalnie na gitarach grają jakiś czas, więc powiedzmy z jakimś stażem, albo dopiero zaczynają, albo nawet w ogóle jeszcze nie zaczęli, a chcieliby sobie coś pocisnąć, nie? To teraz tak, bardzo ważne rzeczy, słuchaj to uważnie, bo nie będę powtarzać. Jeśli ktoś zna serial Alo, Alo z lat 80. taki śmieszny, to słuchaj to uważnie, bo nie będę powtarzać. Dobra, pierwsza rzecz, która uważam za bardzo, bardzo istotną w takim można powiedzieć całym tym zakresie, nie tyle przygotowań, co w ogóle jakby funkcjonowania jako gitarzysty w zespole, to pierwsza rzecz to jest po prostu regularne chodzenie na próby. No i tu się pojawia pierwszy problem. Regularne chodzenie na próby, czyli generalnie zespół jako taki musi przyjąć ogólnie taką zasadę, że robienie regularnych prób i to nie ma, że boli, prawda, że się nie chce, że tam nie wiadomo co tam się a uniemy wszystko, albo po prostu, nie wiem, jakiś taki ból po prostu, że trzeba się spotykać. Wiadomo, to jest kwestia, dobra, chodzimy do szkoły, chodzimy do pracy, no i co? I można powiedzieć, nie chcę. No nie, teraz jak już mamy zespół, mamy grać, mamy generalnie iść do przodu i sobie stawiać coraz wyższe cele, to musimy sobie uzmysłowić, że to musi być nasz taki pierwsze najważniejsze założenie, po prostu granie, regularne granie, spotykanie się. Tutaj od razu w tym, to jest jako pierwsza rzecz, próby i wykucie materiału, czyli to generalnie można powiedzieć, no to wszystko się zawiera w tym jednym. Próby mają też sens właśnie w tym, że wykuwamy materiał, prawda, czyli spotykamy się. Tylko tutaj od razu muszę przestrzec. Nie chodzi o to, że przechodzimy na próby, chlejemy sobie piwsko. Ci, którzy nie mają 18 lat, to oczywiście nie kupują, prawda? Ale że przychodzimy na próby, chlejemy sobie piwsko i tam po 2-3 piwa i sobie później i sobie gram, jest tam miejsce i nie, łobodoło, prawda, ten. Nie, to generalnie chodzi, najważniejsze jest to, żeby mieć świadomość, mieć umysł otwarty, nie tyle, że się narąbać sobie piwska i być zadowolonym z tego. Wiadomo, to jak to chce, ja tutaj nikogo oczywiście nie zmuszam ani nie krytykuję. Ale tak jest przynajmniej moje stanowisko, że najlepiej bez picia jakichś alkoholów i takich rzeczy, no nie? Czyli próby i wykucie materiału, czyli regularne spotykanie się przed koncertem, powtarzanie materiału, powtarzanie pewnych też nawet jakichś ruchów scenicznych, jakichś powiedzmy zachowań, jakichś takich rzeczy. To jest bardzo istotne, bo na przykład jak ja grałem w zespole Phantom, czy nawet Serpent Wings, który możecie kojarzyć tę kapelę, to były takie nie tyle sytuacje, tylko mieliśmy takie właśnie jakby próby też właśnie, jak się zachować na scenie, jakie do danej piosenki mamy jakiś wspólny ruch, który robimy. To jest bardzo ważne. Wiem, że to można powiedzieć, że to jest takie błaznują takie, bo chcą się popisać, nie? No to też tak można powiedzmy tak świrują, bo to tak po prostu tak chcą się polansować, ale to odwróćcie tę sytuację. Jesteś gościem, który jest na koncercie, no i widzi zespół, gdzie no chcie, czekaj, to mam tę gitarę i goście grają. Na sztywno, na po prostu. A swoją drogą też jeszcze kwestia jest taka, że zauważcie nieraz, to jest tak, że wskutek tego, że nie mamy jakiejś takiej pewności w graniu, nie mamy wykutego materiału i nawet nie tyle wykute w głowie, co wykute też w sensie, że nie patrzymy. Wiecie, żeby nie patrzeć na gryf, na przykład cały czas patrzę na gryf
I nie drgnę. Ludzie tam patrzą, ludzie tam stoją, a ja nie drgnę. Ja się nie ruszę, bo ja ważniejsze rzeczy to mam patrzenie na gryf i muszę, prawda, sobie, się skupić na tym, nie? Że ja mam patrzeć na gryf i żeby się nie pomylić. I właśnie próby i wykuwanie materiału właśnie polegało też na tym, żeby wykuć sobie po prostu to, że wyćwiczyć też sobie to, żeby nie patrzeć na gryf, tylko patrzeć przed siebie. No wiem, że to jest trochę takie teatralne, oczywiście, że to można taki zarzut postawić, ale to jest bardzo ważne, że później jak już wychodzimy na scenę, żeby nie było takiego właśnie sztywniactwa. Później ktoś tam z zewnątrz mówi, załóżmy, o, ty byłeś taki sztywny, nie? To nie było tak, że ktoś ze znajomych, czy nawet jak byłem z żoną, to właśnie też mówiła, zwracała mi uwagę na to, jak się zachowywałem, że powiedzmy, czasem trochę za sztywno, czasem na przykład właśnie więcej ruchu. I to właśnie taki feedback też jest bardzo potrzebny. No nie każdy z was może mieć, aczkolwiek mi się wydaje, że jak już jakiś koncert robimy, to zwykle i tak znajomi przychodzą i warto by się któregoś ze znajomych podpytać, co widziałeś, co można było poprawić w swoim zachowaniu, prawda, w swoim ruchu scenicznym. No, ale to wszystko się wiąże właśnie z tym pierwszym punktem, próby i wykucie materiału. To jest bardzo istotna rzecz. Druga rzecz, no może już taka jest taka nie tak strasznie istotna, no ale to też jest bardzo ważne. Odpowiednio przyjechać na miejsce, gdzie gramy koncert. Odpowiednio wcześnie przyjechać na miejsce, gdzie gramy koncert, bo sobie wyobraźcie, przyjeżdżamy spóźnieni, tu szybko rozpierdzielamy ten sprzęt, kurna, tutaj, nie wiadomo co się dzieje, prawda? Się spisuje, ponieważ kurczę, to nieraz jest tak, dobra, cześć, tu miał być wzmacniacz, o, nie ma wzmacniacza, bo tam jakiś zespół miał położyć, o, zarąbiście, no to spoko, to nie ma, to teraz na hura jakiś wzmacniacz, nie, gdzie to podepniemy, albo na przykład nie ma mikrofonu, albo nie ma kabla, albo nie wiem, z praktyki wiem, że to są mnóstwo różnych rzeczy może się zdarzyć. Na przykład się okazuje, nie ma przodów nawet, prawda, żeby nagłosić. To wtedy jak odpowiednio wcześniej przyjdziemy, oczywiście nie dzień wcześniej, ale odpowiednio wcześniej, to możemy jakoś w jakiś sposób to ogarnąć, nie? To jest bardzo ważne. Swoją drogą to też jest tak. Odpowiednio wcześniej przyjeżdżamy, to możemy sobie zrobić i próbę zespołu, jeden, drugi kawałek sobie przećwiczyć, chociaż fragmentami, jeśli już tam ludzie siedzą, już tam czekają na występ, prawda? Przećwiczenie, sprawdzenie akustyki, ustawiamy jeszcze odpowiednio sobie wzmacniacze. Wszystko wtedy możemy zrobić, jak mamy tylko przygotowani jesteśmy właśnie w ten sposób, że jesteśmy odpowiednio wcześniej, prawda? To jest bardzo istotne. Także no myślę, to akurat byłoby tyle z tym przejeżdżaniem. Następne. Tak. Następne. To jest bardzo istotne i to nieraz się przekonałem na własnej. Ja pierdolę, na własnej skórze się przekonałem na odnośnie tego. Wziąć sobie odpowiednio zapasowe różne sprzęty. Nie mówię o gaciach zapasowych, chociaż to też może się różne cuda mogą się podziać, ale wziąć zapasowy właśnie, zapasowy kabel, jak mamy przetworniki aktywne, czyli na baterie, jak mamy efekty jakieś, nie na zasilaczu, tylko na baterii, to wziąć baterie dodatkowe na pewno. Dodatkowy stroik, dodatkowy kabel, dodatkowy pasek do gitary. Nawet jest taka istotna rzecz, nawet straploki można byłoby mieć, no, pasek ze straplokami, który będzie pasował do aktualnych straploków, które mamy tutaj. To jest naprawdę bardzo istotne. Struny, dodatkowy komplet strun trzeba byłoby wziąć. Nie mówię oczywiście o takim czymś, piórku, prawda? Tu akurat mam tego Woodnote. O piórkach, żeby właśnie piórek to trzeba mieć naprawdę zapas ogromny. Stroiki, prawda? To już powiedziałem, stroik. Strasznie, strasznie bardzo ważne. Wzmacniacza niestety akurat z racji tego, że to jest jeden z najdroższych elementów wzmacniacza, nie za bardzo możemy wziąć drugiego. Drugą gitarę. To też jak wzmacniacz, też jest druga, nie? Ale druga gitara bardzo byłaby istotna. No chociażby, ja już miałem też taką sytuację, że właśnie na koncercie koledze zespołu pękła struna, tylko że on miał mostek Floyd Rose, czyli ruchomy, prawda? I kwestia jest taka, że w trakcie grania utworu nie za bardzo jest w stanie grać na pozostałych strunach, ponieważ wtedy cały strój
się zwichruje i wtedy mamy tam pół tonu różnicy do przodu, w dół czy w górę, prawda? Akurat była taka sytuacja, że ja miałem swoje dwie gitary, właśnie tą i mojego Ibaneza srebrnego. No i po prostu właśnie tą, ta gitara sobie stała na statywie za wzmacniaczem, więc kolega akurat szybciutko pyk, pyk, pyk podłączył i sobie grał. Zarąbiste, widzicie, jak to było pomocne. I jakby beznadziejnie koncert wyszedł, bo on grał na tej rozstronnej gitarze, prawda? To masakra jest. Później wiadomo, on sobie tą strunę, w zasadzie chyba już cały koncert zagrał na tej gitarze, nie? Albo na przykład chociażby bateria do przetwornika aktywnego, to chyba też nawet kiedyś miałem jakąś taką sytuację właśnie, że albo ja, albo jakiś kolega zespołu właśnie. No po prostu gitara nie gada, no nie wiadomo co chodzi, po prostu jeszcze wczoraj działała, a już teraz nie działa i akurat jest koncert, nie, akurat jak jest koncert, to akurat przestaje działać. Pyk, wyjmuję baterię z pokrowca i pyk, zarąbiście jest i wszyscy zadowoleni, podłączamy tylko śrubeczkami i proszę ja was, jest tak jak trza. Nie mówiąc też o sytuacjach właśnie na przykład z kablami. Kable do gitary, to jest naprawdę drańska rzecz, bo dość, mimo że to się tam mówi, że one są tak nie wiadomo jak wytrzymałe i tak dalej, dość łatwo na przykład je zniszczyć. Wystarczy, że na przykład kabel będzie tak na podłodze, iż sobie ktoś wdepnie i go zegnie, złamie, już wtedy nie styka i już jest gówno, a nie kabel. Ja na przykład akurat w tym kablu, bo tu mam zaznaczone, że tutaj na przykład mi gdzieś przerywało. Na którymś koncercie po prostu musiałem sobie jakoś przystanąć na tym kablu i po prostu on przestał, czasem łapie, czasem nie. O, to akurat jest ten Die Hard, czyli można powiedzieć jeden z lepszych kabli, ale mimo wszystko nawet jak to jest najlepszy kabel, to nie unikniemy tego, że on może się zepsuć, psuć, że może się... To akurat z wtyczką się nic nie stanie, chyba że złamiemy tutaj, prawda, ten czubek. Ale kabel, mieć drugi kabel ze sobą, to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. No ze straplokami to też mieliśmy jakieś historie, że przed koncertem musieliśmy akurat poprawiać straploki, to akurat była inna sytuacja, że tam się powykręcały. Teraz kolejna rzecz, czwarta, czyli ten zapasowe te rzeczy, to jest rzecz trzecia. Czwarta rzecz to jest ubiór. No właśnie, to jest, można powiedzieć, znowu takie teatralne trochę, takie cyrkowanie, nie? O, żeby tam ładnie wyglądać, żeby jakieś tam, nie wiem, mieć jakąś taką duczachy, coś tam. Ale zauważcie na te wszystkie zespoły, takie popularne, bardziej popularne, mniej popularne, jaką oni wagę też przywiązują właśnie do ubioru. Wiadomo, że niektórzy można powiedzieć, no zarobiście, czarne spodnie, czarne buty, czarny t-shirt już jest git. No i dobra, no to też jest jakaś odpowiedź, nie? Zależy do jakiego gatunku muzycznego, do jakiego stylu, to wtedy taki ubiór jest zarąbisty. Jakiś sobie łańcuch pociągnąć, jakiś tutaj nie wiadomo, tegesz, smegesz, nie? Jakiś tutaj sobie pomalować ten, zrobić jakiś taki krach, taki groźny, nie? Ale ubiór jest bardzo ważny. Ja na przykład bywałem też na koncertach różnych, nie wiem, czy uczniów, czy... No, mnóstwo się różnych koncertów przewinęło i najbardziej na mnie takie, jakby to powiedzieć, takie, nie wiem, negatywne wrażenie. Ja wiem, żeby się nikt nie obraził na mnie teraz, nikt. Najbardziej negatywne wrażenie właśnie robił nieraz ubiór, że ktoś po prostu przychodzi w jakiejś koszuli w kratkę na przykład, z kołnierzykiem, jakoś tak ubrany, tak jakby to powiedzieć, grając na przykład ciężką muzę, ktoś wkłada czerwoną koszulę w kratkę, załóżmy, nie? W takie czarna krata, koszula czerwona, załóżmy, nie? To jakoś tak... A drugi kolega na przykład ma zieloną koszulę, albo na przykład żółtą koszulę. Chyba, że to tak jest ich image i zawsze tak się ubierają, zawsze mają taki ubiór, ale nagrając metal na przykład, a jakaś żółta koszula, czy jakaś pomarańczowa, różowa, to nie wiem, czy to jest do końca akurat fajne rozwiązanie. Wiem, że teraz można by powiedzieć, dobra, generalizujesz, bo teraz fajnie, gdyby wszyscy byli na czarno ubierani, omalowali sobie mordy i sobie założyli łańcuchy. No właśnie, no... Z jednej strony można faktycznie taki zarzut przyjąć, ale mi się wydaje, że tak czy inaczej, rock, metal, takie rzeczy, to mi się wydaje, że powinny mieć jednak jakiś, powiedzmy, taki jakby to jest savoir vivre, taki można powiedzieć, że nie przychodzimy po prostu w byle czym, byle jak i po prostu, no nie wiem, to jest kwestia indywidualna, bo
Bo są na przykład, o, że jakieś emo, to oni mają jakieś właśnie takie dziwne ubranie, dziwne fryzury, prawda, zalizane. Ale to też jest kwestia stylu, danego stylu, prawda? Na przykład nikt grając jakiś death metal nie będzie się wyglądał jak emo, nie? Na przykład z przylizanym tym włoskami, a tutaj napierniczy jakiś ten. Albo na przykład jak mamy jakiś black metal, wszyscy sobie malują twarze na biało, załóżmy, a tu nagle przyjdzie gościu i na czarno są poubierani, nie? A tu przychodzi gościu w koszulce, w różowej koszulce w kratkę, nie? I będzie naparzał jakiś black metal. Więc wiecie, o co mi chodzi. Nie mówcie, że nie wiecie, o co mi chodzi. Kolejna rzecz istotna w całej tej zabawie też istotna to zachowanie na scenie. Ja od razu podpiąłem piąta rzecz i od razu podpiąłem też solówki. To jest tak dość takie, można powiedzieć, trochę mętne, nie? Bo zachowanie na scenie, bo to teraz tak. Już mówiłem wcześniej przy okazji tych próby i wykucia materiału, no bo teraz zachowanie na scenie musi być też skutkiem tego, jak my, powiedzmy, się przygotowujemy na tych próbach. No bo teraz wychodzimy na scenę i właśnie wszyscy stoją. Nie mówię, że może tak. I tylko ręka chodzi, no nie? Jedna rzecz, co się rusza, to jest lewa ręka. I piórko. Więc wiecie, to jest naprawdę bardzo istotne i myślę, że to powinniście sobie wziąć na próbach to naprawdę do serca, żeby te rzeczy przygotowywać i się ćwiczyć w tym. No to i tak, solówki. Tu bardziej w tym, wiem, że to można powiedzieć też jako szóste, ale to akurat solówki też myślę, że są związane z tym imidżem, no bo to też, powiedzmy, gram solówkę. Prawda, nic się nie dzieje, powiedzmy tutaj sztywno bardzo, generalnie stoi nieruchomo, że ta... To też jest bardzo ważne, bo z drugiej strony solówka to jest coś takie popisowego, prawda? Tutaj napierniczamy i dup, solówka, kurde, jakieś takie historie, prawda? No wiecie, jak to jest, wiecie, oglądacie różne kapele, Irony, nie Irony, Metaliki, Megadeth, Slayery, to widzicie też, że nieraz solówki to jest właśnie najbardziej taki popisowy moment. Iron Maiden na przykład, solówki grał jakoś tak, pyk, pyk, pyk. W Megadeth też sobie Dave tam na kolano bierze, to ciśnie, prawda? To też jest ważne, żeby z jednej strony, żeby tą solówkę umieć zagrać tak bez patrzenia takiego ewidentnego na gryf, nie? Żeby umieć ją zagrać, żeby troszeczkę też tak, powiedzmy, mieć kątem oka widzieć to, a resztę to też, powiedzmy, jakieś tam nawet jakieś patrzenia na innych ziomeczków, nie? Jak to jest, czy tam jakieś od razu tak takie rzeczy, nie? Tylko że to trzeba wyćwiczyć, no więc to właściwie wracamy do punktu pierwszego, do prób. Zachowanie na scenie, solówki, no właśnie, to jest, to wszystko się składa na to, żeby zespół w miarę, wiecie, to można jeszcze dopisać, oczywiście w komentarzach możecie podopisywać różne wszystkie inne rzeczy, które wam przychodzą do głowy. Mi się wydaje, że to są akurat takie najważniejsze też z punktu widzenia, że no trochę tego grałem i trochę się bawiłem na koncertach, ale solówki to też właśnie jest taka rzecz popisowa, więc to też kwestia jest taka, że właśnie troszeczkę się wysunąć, jak gramy solówkę, troszeczkę się, powiedzmy, pokazać bardziej. Ważne też jest, bardzo istotne, żeby mieć jakiś taki boost, jakiś dopalacz, prawda? No, większość wzmacniaczy ma taki przycisk, że boost, czyli po prostu podbija sygnał o określoną częstotliwość. O, przepraszam was. O określoną głośność, a nie częstotliwość. O tam o kilka decybeli, że jak gramy solóweczkę, to po prostu ta solówka się wyodrębnia z całego tego miksu, prawda? Czyli z tego wszystkiego, z tych wszystkich instrumentów, one wszystkie są tak, a jak gram solówkę, to troszeczkę jesteśmy głośniej. I to jest bardzo ważne, żeby używać takiego urządzenia, takiego właśnie podbijacza dźwięku. Są takie boostery po prostu jednogałkowe, że macie, wiecie, taki efekt, akurat nie mam go. Ale taki po prostu efekt, który ma jedną gałkę i tylko tam ma podbicie głośności o tam, nie wiem, do 18 dB na przykład, czy 24. To zależy od oczywiście urządzenia, ale po prostu sobie normalnie to wpinamy w linię,
i to sobie stoi, czeka, jak mamy jakieś właśnie partie takie solowe, które mają się wyodrębnić. Nawet niekoniecznie solówka, czasem jakieś intro, czasem jakieś, jakieś takie wstawki melodyczne, które są dość istotne, dość ważną rolę odgrywają w danym utworze, nie? Więc to po prostu jest bardzo istotne, żeby to zachowanie na scenie plus wyodrębnienie tej swojej solówki, żeby to zrobić, żeby to mieć taki, można powiedzieć, kanon, takie, można powiedzieć, przykazania takie zespołowe, nie? Takie mieć przykazania, które, no, których się trzymamy, bezwzględnie się zawsze trzymamy. Wiem, że to czasem jest też tak, że musimy wtedy więcej sprzętu wziąć, bo jeszcze muszę wziąć ten dopalacz i czy ten podbijacz sygnału i to wtedy tak troszeczkę jest czasochłonne i tam i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, no coś za coś, no trzeba to robić. Odnośnie oczywiście jeszcze, tam mówiłem o tych kablach, prawda, to można było się cofnąć do tego trzeciego punktu, czyli te zapasowe baterie, playlisty, o właśnie, o playlistach nie mówiłem. Playlista, bardzo ważna rzecz, to oczywiście traktujemy do tego trzeciego punktu, bo tutaj nie chcę robić więcej. Mieć playlisty zapasowe, najlepiej zrobić więcej, skserować, żeby mieć po, nie wiem, po dwie na osobę, jak się gdzieś... Ja miałem taką sytuację właśnie nieraz na koncertach, miałem różne sytuacje, wiele ich było, że no właśnie, playlista była, gdzieś graliśmy na otwartej przestrzeni i playlista gdzieś sru, poszła i nie ma. Trzeba sobie właśnie ją jakoś przycisnąć też, położyć, przykleić do ziemi, do wzmacniacza. Ja sobie na przykład kładłem playlistę na wzmacniaczu, nóżką wzmacniacza sobie przyciskałem i wtedy nic nie zwiało, nic nie stygowało się. To właśnie odnośnie trzeciego punktu. I tylko jeszcze chciałem jeszcze dodać odnośnie tych nieszczęsnych kabli, że teraz mamy też te wszystkie systemy bezprzewodowe. Więc właściwie dobra, no kabel, zapasowego kabla, ale co, system bezprzewodowy weźmiemy drugi? No nie za bardzo. Ale na pewno te systemy bezprzewodowe też wymagają, większość z nich wymaga jednak do nadajnika potrzebne są jednak baterie, mimo wszystko do tego, prawda, co podpinamy sobie do gitary tutaj, nie? Potrzebna jest bateria, więc tutaj właśnie z powrotem ten mój postulat, który mówi wziąć zapasowe baterie. Także dobra, oczywiście jak macie jeszcze jakieś propozycje, to wpiszcie poniżej, będziemy się wspólnie zastanawiać nad tym. Ja was żegnam serdecznie, pozdrawiam i gramy, nie śpimy, działamy, papatki.